Dziś święto państwowe, Dzień Solidarności i Wolności, obchodzone w rocznicę porozumień sierpniowych. Święto ustanowione w 2005 roku w celu upamiętnienia porozumienia komunistów ze związkowcami, porozumienia, które zapoczątkowało proces upadku komunizmu, a także wyzwolenia narodów Europy Środkowej i Wschodniej. Naszym gościem przy telefonie jest przewodniczący NSZZ Solidarność regionu Wielkopolska, Jarosław Lange. Dzień dobry, panie przewodniczący. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Dziś co prawda najgorętszym newsem w mediach jest wniosek rządu o wprowadzenie na polskiej granicy z Białorusią stanu wyjątkowego, ale to, jak sądzę, nie zwalnia nas z pamięci o święcie państwowym Dniu Solidarności i Wolności. Panie przewodniczący, jakie znaczenie dla naszej historii, dla historii naszego kraju miały podpisane te właśnie przed 41 laty porozumienia? Najpierw był Szczecin, Gdańsk, później Jastrzębie-Zdrój i Dąbrowa Górnicza, przypomnijmy. Ja ciągle zastanawiam się, czy my właściwie potrafimy skonsumować i do końca zrozumieć to, co zdarzyło się 41 lat temu. Wydaje się, że w tej najnowszej historii narodu polskiego, mówię o tej historii po wojnie, II wojnie światowej, no, ten moment powstania Solidarności, a potem zwycięstwo po 9 latach w 89, potem w 90 roku, to są najprawdopodobniej najpiękniejsze karty historii narodu polskiego. Wydaje się, że z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że właśnie wówczas, mówię o powstaniu Solidarności, przeogromna ilość osób, prawie 10 milionów ludzi właściwie mówiła jednym językiem, tak? I była razem. I to razem spowodowało, że parę lat później można było obalić totalitaryzm. Dzisiaj jak mówimy o państwie totalitarnym i mówimy o tym, jak mocno on się trzyma i spoglądamy na wschód i widzimy Białoruś i widzimy, co tam się dzieje, to dzisiaj młode pokolenie ludzi rozumie to, co to oznacza państwo totalitarne. I takie państwo i takie rządy takiego państwa właśnie wówczas były w Polsce. I Solidarność i ci ludzie, którzy współtworzyli tą Solidarność, udało im się właśnie to państwo totalitarne obalić. Nie tylko tutaj w Polsce, ale potem było, tak jak pan redaktor słusznie wspomniał, w państwach Europy Środkowo-Wschodniej. Niezwykła rzecz i coś niezwykłego, patrząc z perspektywy historii narodu, naszego narodu. Chociaż patrząc z perspektywy historii i narracji takiej, jaka rozbrzmiewa po Europie, można odnieść wrażenie, że to mur berliński był tym momentem zrywu tych narodów wschodu, ale tak jak wiemy doskonale nie było. Naszą rozmowę nagrywamy... Tak? Dlatego też, panie redaktorze, ja też wspomniałem na początku, że my do końca nie potrafimy chyba jeszcze skonsumować tego, bo przecież tak, to prawda. Wysiłkiem całych rządów kolejnych, parlamentów kolejnych, też wysiłkiem nas wszystkich, mówię oczywiście o przede wszystkim o Solidarności, o Związku Zawodowym, ale też i wszystkich innych osób, instytucji, organizacji, fundacji, powinna być właśnie promocja. Mhm. Promocja tego, co wspaniałe, bo przecież dzisiaj w jakimś sensie można powiedzieć o tym, że ten mur berliński wyprzedził trochę to, co się zdarzyło w Solidarności, przecież było odwrotnie. Stąd ta moja refleksja, te moje słowa, chociaż dzisiaj, jak wiemy doskonale, promocja kosztuje. Ale naszą rozmowę, panie przewodniczący, nagrywamy przed uroczystościami, które są na dziś zaplanowane. O czym będzie pan mówił, jeśli można pokrótce, chociaż w swoim przemówieniu pod Poznańskimi Krzyżami? No ja dzisiaj rano miałem przyjemność też uczestniczyć w uroczystościach w Grodzisku Wielkopolskim. Mhm. I to jest coś niezwykłego, bo trzeba pamiętać i też będę chciał o tym powiedzieć, że Solidarność nie narodziła się tylko w Gdańsku i tylko w tych dużych miastach, ale narodziła się również w małych miejscowościach, takich chociażby jak dzisiaj rano będąc w Grodzisku Wielkopolskim czy w innych małych miejscowościach w Wielkopolsce i w Polsce. I to jest jedna rzecz, która myślę, że jest ważna. I druga to, że przecież Solidarność nie powstała nie z powodu działalności jednego człowieka, 10 czy 100, tak? To była ta aktywność przeogromnej ilości ludzi, którzy współtworzyli tą Solidarność. Więc to jest ten drugi aspekt, o którym bym chciał powiedzieć. I wreszcie trzecia rzecz, to jest niezwykła, że trzeba wspomnieć o tym wielkim, wspaniałej rzeczy, która wydarzyła się 41 lat temu. Ten krok, który był ostatnim krokiem ku wolności, który zakończył się sukcesem. My mało mamy w historii naszego narodu, naszego kraju, mało mamy takich właśnie sukcesów. Tak? Wielokrotnie mówimy o różnych powstaniach, a tutaj mamy
pełen sukces. Ta rocznica i to święto, to jak mi się wydaje, także znakomita okazja i powód do tego, by zapytać o dzisiejszą kondycję Związku Zawodowego Solidarność tutaj również na terenie Wielkopolski. Jaka ona jest? W największym skrócie oczywiście ze względów na nasze ograniczenia czasowe. Już mówię, mamy ponad 500 organizacji we wszystkich branżach, które w naszym regionie funkcjonują i mamy prawie 35 000 członków związku, więc ta kondycja oczywiście zawsze jest niedosyt i powinno być lepiej, ale uważam, że jest naprawdę świetnie. Były premier, szef Platformy Obywatelskiej napisał na Twitterze tak: Solidarność była ruchem protestu przeciw drożyźnie i przywilejom władzy. PiS uczcił rocznicę jej powstania rekordową drożyzną i rekordowymi podwyżkami płac dla władzy i prezesów państwowych spółek. Nawet komuniści by na to nie wpadli. Tak napisał Donald Tusk. Czy nie mamy jednak do czynienia, panie przewodniczący, z jakimś rodzajem hipokryzji pana przewodniczącego Tuska? Bo to chyba właśnie jego najbliższy współpracownik, jeden z współpracowników, zastępca tutaj Platformy Obywatelskiej w Wielkopolsce, pan prezydent Poznania, przyznał swoim najbliższym 5 podwładnym ponad 360 tysięcy złotych, pomijając urzędników niższego szczebla. Panie redaktorze, proszę państwa, powiem wprost. Moim marzeniem jest to, żeby przynajmniej 31 sierpnia, to święto Solidarności i Wolności, było dniem, w którym ludzie potrafią mimo swoich różnych poglądów, również poglądów politycznych, rzeczywiście potrafią ze sobą rozmawiać i nie opowiadać głupot. To jest święto wszystkich Polaków i święto, które powinno ludzi jednak w jakimś tam stopniu łączyć, a nie dzielić. Każdy, kto próbuje wykorzystać 31 sierpnia do jątrzenia, bez względu na to, kto to jest, to jest człowiek, który jest bardzo nierozsądny. Rozumiem. Potraktuję to jako komentarz do tego cytatu, ale jednak jeśli chodzi o pracowników Urzędu Miasta, to pozwolę sobie przy nich zostać, bo to jest również święto właśnie takich ludzi, zwykłych ludzi, pracowników, po prostu robotników, czy to urzędników. Chciałem zapytać, czy odbyły się jakieś rozmowy, bo były zapowiadane w sprawie sytuacji i podwyżek właśnie dla pracowników Urzędu Miasta, czy w ogóle do nich doszło, czy udało się może coś wywalczyć dla Solidarności? Tak, tutaj jest dobra informacja. Rzeczywiście te rozmowy się odbyły. Jesteśmy już w tej chwili bardzo blisko tej puenty, a więc podpisania porozumienia, ponieważ negocjacje jeszcze trwają, a tak naprawdę już puentujemy z tekstem porozumienia i ten tekst już kończy, więc nie chciałbym mówić o szczegółach. Oczywiście one natychmiast zostaną wyłożone, mówiąc kolokwialnie, na stół, jak tylko podpiszemy porozumienie, ale te negocjacje się zakończyły i się zakończyły sukcesem. Jak to zawsze bywa, negocjacje i kompromis, dobry kompromis, sukcesem dla jednej i dla drugiej strony. Czyli sukcesem również dla pracowników, rozumiem, jakąś podwyżką, tak? Rodzajem. Tak, dokładnie. Rozumiem, że więcej pana nie namówię w tym zakresie. Nie, dlatego, że ponieważ jeszcze nie ma podpisanego porozumienia, to rzeczywiście nie chciałbym tej chwili. A kiedy będzie, panie przewodniczący? Ja myślę, że to jest kwestia najbliższych dni. Rozumiem. To czekamy. I na koniec jeszcze jedno pytanie, jeśli pan pozwoli. Gdzie dzisiaj w Wielkopolsce są największe problemy z przestrzeganiem praw pracowniczych i czego one właściwie dotyczą? Oj, tutaj mamy rzeczywiście szerokie spektrum, dlatego że przecież, tak jak mówiłem, mamy 500 firm i organizacji, mamy we wszystkich branżach, od handlu począwszy przez oświatę, kulturę i tak dalej. I to tak naprawdę to pytanie, panie redaktorze, jest problemem. Na cały dzień. Musiałbym mieć co najmniej godzinę, żeby wymienić poszczególne branże, zakłady, inne miejsca, w których są różnego rodzaju problemy, one są... A może same problemy, sama ich esencja jakby jest spójna w jakiś sposób, gdzie najczęściej mamy do czynienia z łamaniem praw pracowniczych? Chociażby branża służby zdrowia. Kwestia oczywiście wzrostu wynagrodzeń dla tak zwanych pracowników medycznych, niemedycznych. No nie chcę wchodzić w szczegóły, bo to nie ma pewno czasu, to jest jeden problem. Druga kwestia, oświata i problem dotyczący oczywiście podwyżek dla nauczycieli też i pracowników administracji obsługi. Kolejna rzecz, zamrożenie wynagrodzeń dla szeroko rozumianej sfery budżetowej, a więc pracowników administracji zespolonej i samorządowej. To jest kolejny jakby problem, który się pojawia. To jest problem różnego rodzaju firm, które mają rzeczywiście problem z zamówieniami i byt jest dość, że tak powiem, problematyczny. Myślę tutaj, szczerze mówiąc, w jakimś tam stopniu, chociaż może nie jest jeszcze dramat, ale ciągle jakby tutaj moje serce drży, kiedy myślę o Cegielskim, bo przecież tutaj ta sytuacja jest kłopotliwa. Wreszcie ileś tam firm, gdzie mamy problemy związane z pandemią, bo przecież ta pandemia trochę jednak dokuczyła różnym branżom i firmom. No to widzimy całe spektrum różnych problemów, które się pojawiają. To jest chociażby handel i problem te omijania przepisów prawa i zmuszania pracowników do pracy w niedzielę, mimo że przecież ustawa
zakłada zupełnie inną rzecz. No więc no tak bym mógł mówić. To by ale trwało. Chociaż te najważniejsze pan wymienił, jak rozumiem. Panie przewodniczący, na koniec, czego życzyć związkowcom, czego życzyć ludziom pracy i czego życzyć tym wszystkim, którzy utożsamiają się z tym etosem Solidarności, który dzisiaj, jak rozumiem, świętujemy? No myślę przede wszystkim tego, żeby ludzie potrafili uśmiechać się do siebie i rozmawiać ze sobą wszędzie, na każdym poziomie, bo to jest niezwykle ważne. A potem, żeby udało się rozwiązywać różnego rodzaju problemy, które były, są i będą przy stole, podczas negocjacji i rozmów w taki sposób, żeby nie trzeba było robić rzeczy, które nikt nie lubi robić. Chodzi o to, żeby rzeczywiście funkcjonować i zagospodarować tą wolność, którą Solidarność i Ludzie Solidarności wywalczyli najmądrzej, jak potrafimy. O to tak naprawdę dzisiaj idzie. Tego sobie i panu oraz wszystkim nas słuchającym życzę. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. To ja dziękuję. Życzę miłego dnia wszystkim. Kłaniam się. Dobrego popołudnia. Przewodniczący NSZZ Solidarność Region Wielkopolska Jarosław Lange był gościem Wielkopolskiego Popołudnia z Radiem Poznań.